Święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Serdecznie pozdrawiam telewizów chrześcijańskiej telewizji internetowej, a czynię to oczywiście słowami biblijnego hasła, jakie nam towarzyszy w dniu dzisiejszym. Jest ono wyjęte z Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie w pierwszym rozdziale, w wierszu 8 jest napisane: weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Drodzy, naszymi myślami, może także wyobraźnią, przenosimy się do Betanii. Do tego miejsca, w którym zamknął się pewien okres. Nie tylko ten okres, który obejmuje lata publicznej działalności Zbawiciela, ale w sposób szczególny, myślę, ten czas po zmartwychwstaniu. Te 40 dni, które przeżyli uczniowie ze swoim zmartwychwstałym Zbawicielem. To był na pewno cudowny, to był na pewno błogosławiony czas. To był ten czas, w którym oni jeszcze mogli mieć Go przy sobie. Mogli słuchać jeszcze Jego nauki o tym, co mówił o Bożym Królestwie i o tym, jak ma wyglądać ich życie wtedy, kiedy Jego samego już zabraknie. I tak oto stoją i patrzą w górę. Ale tu nie ma już na co czekać. Trzeba zakasać rękawy i trzeba podjąć się wielkiego dzieła, wielkiej misji, którą otrzymują od swojego Zbawiciela, że mają być Jego świadkami aż po krańce ziemi. Że mają iść do świata i zwiastować to wszystko, co widzieli, co usłyszeli. Oni mają mówić nie o tym, co oni myśleli, jak postrzegali, ale mają mówić to, co im mówił Chrystus i to, co z Nim przeżyli, co im zwiastował. I oni mają iść najpierw w te tereny, w te przestrzenie, które doskonale były im znane, a więc mają iść do Jerozolimy i okolic, do całej Judei, Samarii i potem na teren całego Cesarstwa Rzymskiego, no i oczywiście jeszcze na wszystkie kontynenty świata. Wy będziecie mi świadkami. Apostołowie podejmują się bardzo trudnego zadania. To zadanie nie było wykonalne dla samego jedynie apostoła narodów, apostoła Pawła. To zadanie nie byłoby wykonalne również w pojedynkę przez nikogo z nas. Ich wtedy było 11 i tak oto wyruszyli, ale wiemy, że ta radosna Ewangelia rozprzestrzeniła się na cały świat, natomiast nie miałoby to nigdy miejsca, gdyby nie moc i działanie Ducha Świętego, który Pan Jezus powiedział, że jak odejdzie, pośle swojego Ducha Pocieszyciela. Będziecie mi świadkami. Drodzy, dla nas w to dzisiejsze święto, święto Wniebowstąpienia Pańskiego, jest ważne, abyśmy zapamiętali jedną rzecz, jedną myśl. Bo również dla nas ważnym jest to, co Pan Jezus przekazał apostołom, abyśmy i my byli gotowi, by kroczyć drogą Chrystusową, byśmy dawali świadectwo słowem i życiem i w ten sposób byli także zwiastunami dobrej wieści, spadkobiercami i wykonawcami testamentu Chrystusa. Bo świat potrzebuje Ewangelii. Świat potrzebuje radosnej nowiny. Świat potrzebuje pokoju, który Chrystus przynosi do wiosek i miast, do rodzin i do naszych serc. On chce nadać sens naszemu życiu. Stąd tak ważnym jest, aby ta Ewangelia się nadal rozprzestrzeniała i byśmy my byli także jej przekazicielami. Niech Bóg Wszechmogący pobłogosławi również to dzieło i w naszym życiu. Amen.